Drodzy bracia, w pierwszą sobotę miesiąca Wielkiego Postu gromadzimy się przy ołtarzu Chrystusa, aby wraz z Maryją wędrować drogą samego Chrystusa. Chrystus, który przeszedł przez życie jako niewinny, jako ten, który nie doświadczył w swoim życiu upadku w grzechu, ale doświadczył odrzucenia przez człowieka. Doświadczył tego wszystkiego, co związane jest z krzyżem Chrystusa. Wędrując za Nim, uświadamiamy sobie, że ten krzyż, który niesie Chrystus, tak naprawdę jest naszym krzyżem, moim krzyżem. Wszystkie moje grzechy, zaniedbania, ułomności mojej natury czynią ze mnie tego, który jest winien śmierci, według Słowa Bożego. A właśnie Maryja jest tą, która nas przez tą dolinę śmierci przeprowadza, która kieruje nasze kroki ku Chrystusowi, już nie tylko ukrzyżowanemu, ale Chrystusowi zmartwychwstałemu. Witam was bardzo serdecznie na tej liturgii i zapraszam was wszystkich jako wspólnotę do głębokiej, szczerej modlitwy, do tej duchowej refleksji, która ma nas prowadzić do Chrystusa. Bardzo serdecznie na tej mszy świętej witam drogich kapłanów, witam szczególnie księdza Stanisława Małkowskiego, jak również księdza Krzysztofa Ziółkowskiego, którzy wraz ze mną modlą się w tej mszy świętej, wynagradzającej za wszystkie bluźnierstwa, szczególnie tych, którzy starają się otwierać i zaszczepiać w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do niepokalanej Maryi. Pragniemy Matce Bożej w tej liturgii wynagradzać za te wszystkie nieprawości i grzechy. Bracia i siostry, szczególnie wszyscy czciciele Matki Bożej, przychodzi nam przeżywać to dzisiejsze spotkanie w trakcie trwania wyjątkowego świętego czasu dla Kościoła, czasu Wielkiego Postu. Jest to szczególny wymiar życia człowieka, w którym uzmysławia sobie, że życie nie jest tylko zabawą, życie nie jest jedynie przyjemnością, życie nie jest jedynie wyrywaniem Panu Bogu tego wszystkiego, co my po ludzku oceniamy jako dobro, szczęście, jakieś ludzkie spełnienie. Ale że życie człowieka składa się z różnych etapów. I jednym z bardzo ważnych etapów ludzkiego życia jest niejako czas zatrzymania. Jest czas wyciszenia. Jest czas, który my, chrześcijanie, przeżywamy jako Wielki Post, jako szczególny czas łaski, szczególny czas szansy, którą Bóg daje człowiekowi. My oczywiście gdzieś w naszej religijności rozumiemy ten czas jako nasz trud, jako nasze wyrzeczenie, jako nasze postanowienia, jako pewien trud, który podejmuje jako człowiek, by wyzbyć się tego wszystkiego, co jakoś ogranicza moje człowieczeństwo poprzez wady, pokusy, przywary, nałogi. Ale kiedy, moi drodzy, wchodzimy w tekst Słowa Bożego, kiedy czytamy chociażby czytania z ostatniego tygodnia, chociażby tak jak dzisiaj z Księgi Powtórzonego Prawa, to co widzimy? Czy to człowiek jest inicjatorem nawrócenia? Czy to zdolności i umiejętności ludzkie przybliżają go do Boga? Czy to człowiek poprzez swoją doskonałość zmienia ten świat?
Nie. Zawsze Bóg jest inicjatorem. Zawsze to Bóg pierwszy wychodzi do człowieka, jak w ogrodzie rajskim, pytając się: człowieku, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Adamie? To Bóg jest tym, który pierwszy wchodzi w relację z człowiekiem, by człowieka uświęcić, by człowieka przemienić, by ostatecznie człowiek stał się dla Boga jak dziecko. I to jest jakaś istota Wielkiego Postu. Ukazanie tej pięknej prawdy naszej wiary, że to nie ja się zmieniam, ale że otwierając swoje serce na działanie Pana Boga, to On mnie przemienia i On mnie uświęca i On sprawia, że wyzbywam się tego wszystkiego, co jest jakąś ułomnością, jakąś przywarą mojego życia, moich czasami niewłaściwych, złych wyborów, tego wszystkiego, co później nazwiemy uzależnieniem, przywarą. To Bóg pierwszy jest inicjatorem tego, by człowiek tak naprawdę stał się wolny, w pełni wolny. W Wielkim Poście przewija się ten piękny obraz wędrówki ludu wybranego, Izraelitów. Od czego Bóg ich wyzwala? Czy tylko od tego, żeby nie pracowali dla Faraona? Czy tylko dlatego, że Bóg chce im dać ziemię, Kanaan? Nie. Bóg chce uczynić z człowieka zniewolonego, który żył 400 lat w niewoli i nie miał żadnych praw i nie był nikim. Bóg chce z takiego człowieka uczynić człowieka wolnego, pełnego, komplementarnego we wszystkich wymiarach ludzkiego życia. Stąd Bóg wyprowadza ich na pustynię, stąd przez 40 lat ich formuje, dając im prawo, mówiąc: już teraz ty, człowieku, odpowiadasz za swoje wybory. Już nie jesteś niewolnikiem, który nic nie znaczy, którego Pan może zabić. Ale ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie, za swoje czyny, za ludzi, którzy są wokół ciebie. To Bóg pierwszy woła o człowieka zniewolonego. To Bóg pierwszy szuka drogi, by tego człowieka spętanego niewolą uczynić człowiekiem wolnym, pełnym, tak jak tego Bóg zapragnął w momencie stworzenia, by był podobny na obraz i podobieństwo do mnie. I właśnie w tym świętym czasie, kiedy odnajdujemy tą jakże piękną prawdę naszej wiary, że to Bóg pierwszy szuka człowieka, stajemy w pierwszą sobotę miesiąca, by uczyć się od Maryi tego, co znaczy ostatecznie wsłuchać się w głos Boga. Co znaczy w sposób pełny odpowiedzieć na to wezwanie Pana Boga, które jest skierowane wobec każdego z nas. Z jednej strony: pójdź za mną, a z drugiej strony: jesteś moim umiłowanym synem. To słowa, które słyszymy w Piśmie Świętym, gdy Bóg powołuje, ale jednocześnie gdy Bóg uświęca. I tą, która najpełniej odpowiada i na wezwanie Boże, ale też i na pełnię powołania, jakim Bóg obdarza, jest Maryja. Jest ta, która w sposób doskonały, jako jedyna, wypełniła w swoim życiu powołanie, którym Bóg obdarza człowieka. Poprzez jakieś wielkie dzieła,
Poprzez jakąś wyjątkową zdolność? Poprzez tak. Zwykłe, proste tak. Matka Boża, która w tym swoim tak trwa aż po dzień dzisiejszy, staje się w jakimś duchowym znaczeniu narzędziem Pana Boga, by człowieka przyprowadzić do Boga. Mówimy o niej, że jest pośredniczką łask. Mówimy o niej, że jest współodkupicielką świata. Mówimy o niej, że jest matką miłosierdzia. Nie przez to nawet, co dokonała, ale poprzez to, w jaki sposób wypełniła pragnienie Boga w swoim życiu i w jaki sposób trwała w tym pragnieniu. Bo przecież, kiedy patrzymy na życie Matki Bożej, to jakby nie patrzeć, życie to nie było usłane różami. Od samego początku Matka Boża, od chwili zwiastowania, aż po samą Golgotę, to życie było doświadczone wielkim cierpieniem, wielką próbą życia, wielkim doświadczeniem, wielkim cierpieniem tak naprawdę. My dzisiaj z naszego punktu widzenia byśmy powiedzieli, była to nieustanna próba dla Maryi. A w niektórych sytuacjach byśmy nawet powiedzieli, że była to wobec niej pokusa, którą zły duch wobec Maryi kierował, by ją odciągnąć od planu zbawczego Boga. My chociaż jako mężczyźni upatrujemy w nas pewną siłę, harta ducha, męstwo, odwagę, to kiedy spojrzymy na własne życie i na życie Maryi, to zobaczmy, kto jest bardziej mężny, kto jest bardziej odważny, kto bardziej potrafi powiedzieć pokusie precz. Jak często my, mężczyźni, którzy z jednej strony widzimy swoją wielkość, siłę, męstwo, odwagę, a z drugiej strony doświadczamy nieustannie własnej kruchości, ułomności, grzechy, które niejednokrotnie potrafią zniewolić nasze męskie serce na długie lata. Jakże pięknym jest to, że właśnie w Maryi, w jej życiu, w jej odwadze, w jej niezłomności pragniemy upatrywać ten piękny wzór do naśladowania. Tą piękną drogę do tego, by Maryja stała się dla nas jakimś punktem odniesienia. Kim jest tak naprawdę trwanie w Bogu i czym tak naprawdę jest prawdziwe męstwo? Czym jest prawdziwe męstwo? To uczy nas tego Maryja. To jest aż dziwne, że Maryja w swoim życiu pokazała, co znaczy dla nas, mężczyzn XXI wieku, co znaczy być prawdziwym mężczyzną? Co znaczy być prawdziwie odważnym? Co znaczy być prawdziwie niezłomnym? Co znaczy prawdziwie walczyć o ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze życia? Czy to wspólnoty parafialnej, czy to współmałżonki, dzieci, najbliższej rodziny? Co znaczy zapewnić im poczucie miłości, bezpieczeństwa, opieki, spełnienia, bezpieczeństwa? Tego wszystkiego uczy nas Maryja.
Dlaczego? Dlatego, że ona w sposób doskonały umiała współpracować z łaską Bożą. I te jej proste tak było nie tylko słowem, ale było treścią jej życia. Dzisiaj, kiedy patrzymy na te głębokie przemiany, można by powiedzieć nawet jakieś kryzysy współczesnego społeczeństwa, współczesnego świata, gdy widzimy konflikty zbrojne, gdy widzimy niejednokrotnie poniżane kobiety w różnych wymiarach życia, gdy widzimy osierocone dzieci, to w większości przypadków jest to postawa mężczyzn, którzy nie są wierni danemu słowu, którzy są niestali, którzy niejednokrotnie nie dochowują wierności słowu, które wypowiedzieli. Tak. Pięknie to powiedział papież Benedykt XVI, który mówił, że współczesny kryzys człowieka i współczesny kryzys świata nie jest jedynie kryzysem gospodarczym, ekonomicznym, ale jest kryzysem człowieka. A my byśmy dzisiaj mogli powiedzieć, szczególnie jest kryzysem mężczyzny, który przestał trwać w wierności słowu, w tym prostym tak. I pewnie każdy z nas na wielu płaszczyznach doświadcza tej kruchości. Czy to poprzez swoje wybory, czy poprzez nasze rodziny, naszych bliskich, czy obserwując rzeczywistość, która nas otacza, że wiele słów jest jedynie pustymi słowami, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w czynach, w postawie. Zwróćmy uwagę, moi drodzy, co mówi dzisiaj Bóg w Księdze Powtórzonego Prawa. Dziś Pan, Bóg Twój, rozkazuje Ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej swej duszy. Bóg, który daje rozkaz, Bóg, który daje powołanie, Bóg, który daje misję człowiekowi. Bądź wierny, dochowuj przykazań nie słowem, lecz całym swym sercem i z całej swej duszy. A później usłyszymy, a osiągniesz zbawienie, a osiągniesz pełnię. Bóg, który szczególnie wobec serca mężczyzny nie szuka kompromisów. Dzisiaj świat lubi kompromis. Bóg jednak, gdy mówi w swoim słowie, to jest jak miecz obosieczny, przenika aż do szpiku kości i mówi: bądź wierny, a osiągniesz zbawienie. Przestrzegaj przykazań całym swoim sercem i całą swoją duszą, a to zapewni ci błogosławieństwo. Tu nie ma pola negocjacji. Tu nie ma pola do, a może tak, a może nie. To z 10 przykazań weźmy część, a część zostawmy na później. Nie ma czegoś takiego. Szczególnie do nas, mężczyzn, którzy niesiemy za sobą głęboką odpowiedzialność nie tylko za własne zbawienie, ale często za zbawienie naszych bliskich. Bóg nie pozwala na kompromis.
Bóg, który ma przeniknąć moje życie, który ma mnie przemienić, ma kształtować moje życie, tak naprawdę daje nam wskazówki, w których nie ma pola do negocjacji. Czy jest to przejaw Boga srogiego? Nie. Jeśli głębiej wejdziemy w rozumienie tego tekstu, to zobaczymy, że są to słowa Boga czułego, Boga kochającego, Boga wrażliwego, a nade wszystko Boga walczącego o człowieka i o jego zbawienie. To jest to wszystko, co w jakimś takim stereotypowym, bardzo krzywdzącym czasami myśleniu o tym, kim jest mężczyzna, w istocie rzeczy się odbiera mężczyźnie. Jego wrażliwość, empatyczność, czułość, delikatność. Bowiem rozumienie roli mężczyzny jako kogoś trwałego, niezmiennego, męskiego, odważnego, współczesny świat nie jest w stanie pogodzić z delikatnością, czułością, wrażliwością i empatią. A właśnie widzimy, że w Bogu te dwa wymiary niejako się zazębiają. Bóg, który jest bezkompromisowy wobec grzechu, a jednocześnie czuły i delikatny wobec grzesznika. I to widzimy dzisiaj w Księdze Powtórzonego Prawa. Kiedy Bóg mówi, rozkazuje, ale po co? Byś osiągnął zbawienie, byś osiągnął pełnię. Często nosimy w naszym życiu, w naszym doświadczeniu bycia mężczyznami pewien zraniony, skrzywiony obraz. Często poprzez nasze osobiste doświadczenia z naszymi ojcami, dziadkami czy mężczyznami, którzy wokół nas żyli, często widzimy ten obraz Pana Boga jakoś zniekształcony. Przerzucamy to czasami nasze fałszywe rozumienie ojcostwa, bycia mężczyzną, na to, jaki Pan Bóg jest. Nieobecny, zamknięty, niemówiący, niedostępny, wymagający, czasami pobłażliwy, nieobecny. Czasami nosimy w sobie, już jako dorośli ludzie, właśnie ten nieprawdziwy obraz Pana Boga. Często nawet kształtujemy własne męstwo, własne ojcostwo w oparciu o ten nieprawdziwy obraz Pana Boga. Z uwagi na nasze doświadczenia życiowe. I pewnie wielu z nas tutaj to doświadczenie właśnie miało to doświadczenie ułomne, kruche, nieprawdziwe. Widzące tego ojca, który nie zawsze był tym, jakim byśmy chcieli, żeby był. I niewątpliwie tą rysę, można by powiedzieć nawet jakąś ranę w wielu przypadkach, którą niejednokrotnie nosimy w naszych sercach, jesteśmy, drodzy bracia, w stanie jedynie uleczyć miłością matki. I też to jest obraz nam bardzo bliski, tej szczególnej roli kobiety w naszym życiu. Matki, która zawsze była, zawsze czuwała, niejednokrotnie zastępowała mężczyzn. I jakimś pięknym przejawem jest tego, że gdy mężczyźni wzrastają w wierze, pracują nad sobą, rozwijają swoją duchowość, to nie tylko jakby po nas można brać przykład, ale po wielu świętych, chociażby nam bardzo bliskich, Jan Paweł II, kardynał, sługa Boży Wyszyński,
kardynał August Klont, jakże bardzo związani z tym miejscem. Oni upatrywali swoją siłę właśnie w miłości matki. Chociaż byli mężami stanu, chociaż dzisiaj wynosimy ich na ołtarze jako wzory do naśladowania, oni upatrywali wielkość i swoje powołanie w miłości matki. I to, na jakiej drodze my jesteśmy, na jakiej już od długiego czasu wędrujemy poprzez rozmiłowanie się w modlitwie różańcowej, poprzez szczególne przyjęcie Matki Bożej do własnego życia, poprzez sakramenty, które przeżywamy, chociażby kolejki do konfesjonałów, które przeżywamy z miłością do Maryi. W istocie rzeczy, drodzy bracia, to jest uleczanie naszych zranionych serc. To jest w wielu przypadkach uzdrawiająca miłość Matki, która leczy naszą przeszłość. Każdy z nas, kto doświadczył prowadzenia przez Maryję, wie, że z jednej strony staje się jak dziecko, a z drugiej strony wobec świata staje się jak żołnierz. I to jest ta miłość, która przemienia, która nie jest jedynie zauroczeniem, byśmy powiedzieli, z naszych relacji ludzkich, jakimś zakochaniem, ale jest miłością, która schodzi na najgłębsze płaszczyzny mojego człowieczeństwa i leczy, i uzdrawia. Niech ta miłość Matki, niech ta miłość Maryi uzdrawia nasz obraz Boga jako Ojca w naszym życiu. A jednocześnie niech Matka Boża, prowadząc nas do Chrystusa, niech uzdrawia tą głębię naszego serca, które często jest zranione przez doświadczenia naszego życia. Mówi dziś Pan, Bóg Twój, rozkazuje Ci wykonać wszystkie te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego serca i z całej swej duszy. Amen.